Leci już? Trzymasz. Lecisz. No dawaj, lecisz. No, tak. Widzowie się domagają. Proszę bardzo, Weronika jest w akcji. Nie, tak nie umiem. Dawaj. Cześć, tu Weronika, a tutaj ze mną jest Damian, Asia i Jan. Idziemy dzisiaj odwiedzić śnieżne kotły. No i to chyba ostatni odcinek z tej serii, jeśli chodzi o pobyt w Karkonoszach, bo byliśmy w Krótszych Skałach, teraz w dzień restowy między wspinaniem odwiedziliśmy właśnie wspomniane śnieżne kotły. Właśnie kupujemy bilet za 8 zł przez internet. Jestem ciekaw, co się dzieje, jeżeli nie mamy internetu, zwaliliśmy telefon ze skał na przykład wczoraj. Jak ja mam kupić ten bilet? A jesteśmy w miejscowości Jagniątków, tak? Jagniątków. W miejscowości jest parking, który na pewno znajdzie każdy. I tuż za nim kawałek asfaltową drogą już wjedzie niebieski szlak, który doprowadza nas do wejścia do parku. I będziemy szli z tej miejscowości niebieskim szlakiem przez paciorki. Ruszamy niebieskim szlakiem, który wiedzie większość drogi przez las. Jest to generalnie bardzo piękny las, taki typ lasu, który jest taki otwarty. Między drzewami nie ma żadnych krzewów ani innych roślin, więc jest taki piękny, przejrzysty, wpada tam przepięknie słońce i naprawdę bardzo klimatycznie, czysto, ładnie, tak można powiedzieć, taki las z katalogu. Niebieskim szlakiem idziemy w kierunku skrzyżowania, które jest nazwane na mapach i w ogóle drogowskaz, nazywa się trzecia droga. Na tym przystanku, na tym skrzyżowaniu znajdziemy wiatę, kilka ławeczek i jest to bardzo przyjemne i fajne miejsce, żeby złapać pierwszy przystanek. Z tego przystanku, z tej trzeciej drogi, szlak delikatnie robi się strąszy. Pojawiają się na szlaku nawet jakieś ułożone schody z kamieni i szlak generalnie staje się tutaj troszeczkę węższy, ale cały czas piękny i uroczy. No te kamienie przepięknie są ułożone w tym pięknym lesie. Naprawdę klimatyczne miejsce. Docieramy w końcu do takiego miejsca nazwanego Paciorki. Jest to taka grupa skałek, na których rozpościera się przepiękny widok. Jest to tak naprawdę pierwsze miejsce, w którym coś po prostu widać na tym szlaku. Nie pamiętam jak dokładnie, jaki czas mieliśmy w tym miejscu, ale było to dość długo. Zaczęło nam się nużyć, więc te paciorki to taki naprawdę spory i fajny zastrzyk takiej energii i pozytywnego jakby zaskoczenia też tak naprawdę, bo dochodzimy do jakichś kamieni, na których no tak w sumie piękny widok. Przysiedliśmy tam oczywiście, odpoczęliśmy, nacieszyliśmy oczy. Thank you.
koralowa ścieżka? No bo koraliki. Skałki Paciorki, to są skałki Paciorki. Bardzo ładny widok tu był, jest, będzie. Ruszając z Paciorków, z tej grupy skalnej, szlak w tym miejscu wiedzie przez taki las, który zrobił się delikatnie rzadszy niż na dole. Więc momentami dużo więcej widać, widzimy różne panoramy, może nie zawsze, ale no po prostu jest rzadszy ten las, co daje nam to, że widzimy więcej po prostu. No i przy okazji jesteśmy też coraz wyżej, więc widok robi się sam sprzeć się. Po Paciorkach szlak wchodzi na takie jakby torfowisko, nad którym ułożona jest taka ścieżka drewniana. Bardzo uroczo, bardzo szybko się tutaj idzie. I co dziwne i co ciekawe, jesteśmy w wakacje, wszędzie masa ludzi, jak zauważamy na szlakach, a tutaj jest zupełnie pusto. Co może mi się wydaje, a może nie, ale myślę, że wydaje mi się, że szlak jest dość rzadko uczęszczany. Więc warto mi się wydaje w takie wakacyjny dzień. Chociaż jesteśmy w tygodniu, więc może się to trochę różnić w weekend. Dotarliśmy do skrzyżowania pod Śmielcem, rozdroże pod Śmielcem, a tutaj, moi drodzy, selfie z jagodami. Ale ile to? Nie wyszło. Jeść to można? Co? Można to jeść? No bo są obsikane przez lisy i zachorujesz. Jesteśmy na rozdrożu pod Śmielcem, skręcamy w prawo, zmieniamy kolor szlaku na zielony. 30 minut do Śnieżnych Kotłów. Tutaj szlak po skręcie na ten szlak zielony, szlak zaczyna po prostu trawersować zbocze. Nie pniemy się tutaj zbytnio już do góry, idziemy raczej równą, można powiedzieć poziomą ścieżką. Mamy tutaj widok i również las pozwala nam po prostu widzieć, co wokół nas się dzieje. Docieramy do rozdroża pod Wielkim Szyszakiem i nie zmieniając żadnego kierunku, bo mamy tu skrzyżowanie ze szlakami, ruszamy dalej prosto zielonym szlakiem. Tutaj zaczyna ten szlak troszeczkę lawirować między ciekawymi drzewami. Mamy tutaj dużo takich szarych, zapewne martwych drzew, których kolor jest dla mnie niesamowity. Ta szarość tego drzewa tak niesamowicie kontrastuje z tą zielenią wokół, że daje to naprawdę niesamowity klimat i fajne miejsce. Tak jak mówię, wiem, że to są martwe drzewa, ale klimat, którego tam dostarczają, no mnie bardzo to zauroczyło. Jest to coś niesamowitego. Jakby ta gra kolorów jest niesamowita dla mnie w tym miejscu. Przemierzając te miejsce, gdzie mamy tą sporą ilość martwych drzew, szarych drzew, zaczynamy widzieć w końcu ścianę opadającą właśnie do Śnieżnych Kotłów, do których zmierzamy, nie zmierzamy, do Śnieżnych Kotłów samych wejść się nie da, ale naszym celem jest dojście do Śnieżnych Stawków, które są przy szlaku i spędzić tam dłuższą chwilę. Jest przepięknie, niesamowite miejsce, piękne widoki, woda, góry i jeszcze idealnie tutaj jest ze śpiegórskim. No i tak, moi drodzy, jest tutaj temat wiadomy. Cześć.
Same Śnieżne Kotły to przepiękne miejsce, ogromna wyrwa, tak aby powiedzieć, no kocioł. Nazwa jest idealna po prostu. Jedno z ciekawszych miejsc, wydaje mi się, w Karkonoszach. Bardzo tatrzańskie, by to można było powiedzieć, takie alpejskie. No nie spotyka się w Karkonoszach dużo takich urwisk skalnych. To jest bardzo wyjątkowe. Na pewno warto tutaj przyjść, tak jak my, od dołu. I myślę, że też wejście na górę jest fajnym pomysłem. Byłem tam na górze kiedyś, niestety nie mam z tego filmu. W tym filmie też niestety nie wejdziemy, bo jest to wyjście bardzo lajtowe tego dnia. Wyszliśmy dość późno, mamy też taką pogodę niepewną na późniejsze godziny, więc nie ryzykowaliśmy już tutaj. Od początku ustaliliśmy sobie, że to będzie po prostu chilloutowa wycieczka, no i taka właśnie była. Same Śnieżne Stawki, no to przepiękne miejsce, w którym można po prostu rozsiąść się na kilka godzin, przynieść dużo herbaty, jedzenia. Miejsce z pięknym widokiem, piękne stawy, które kiedy byliśmy, były troszeczkę wyschnięte, ich poziom nie był za wysoki, więc dało się tam sobie pochodzić między nimi. Spędzamy tutaj kilka dłuższych chwil. No i tutaj też tak naprawdę kończy się nasza wycieczka, więc jest to taka, można by powiedzieć, jest to taki filmik z serii krótka wycieczka na kilka godzin po Karkonoszach. Myślę, że na tym kanale pojawi się sporo takich filmów, nie tylko z ogromnych wypraw, ale też takich właśnie jak ta, wyjście na kilka godzin. I tak kończymy ten odcinek. Śnieżne Kotły, humory nam dopisują. Zjedliśmy budyń i wracamy tą samą drogą. Taki dzisiaj właśnie mieliśmy cel. Weruś, co chcesz powiedzieć na koniec filmu? Że jest tutaj bardzo dużo żabek i ogólnie są małe i są kijami. To dziękuję, na razie, do następnego.